Dzisiaj sporo latania miałem, bo dzisiaj z koleżką pojechaliśmy kawał drogi. Musieliśmy też połazić sporo. Wyszło łącznie, pokażę wam ile. Przerażające. W dupę, na pieszo zrobić tyle. Kurde, kamerka, ty szmato, zapieprzona. O! Kumasz to? Spaliłem twoje dzisiejsze zapotrzebowanie kaloryczne, chłopie. Dużo. Spartiatix! 2 godziny zajmie to składanie. Ale ja pierwszy raz składam, no ja liczę, że będziecie mi też pomagać. No bo to jest chyba trudne, nie? Ale kiedyś nieraz rozkręcałem ten laptop. Co to w dupę jest? A, to... Nie myślcie sobie, że coś... Że to jest to, co myślicie. To jest akurat... Gradient. Fajna myszka, profilowana. Pokazywałem to już. Ty, paznokcie obciąłem dzisiaj? Jezus, dobrze, że obciąłem. Chociaż nie, to trochę już... A, nieważny czat. Zespół chorego kciuka. Czy mam alkohol izopropylowy? No właśnie, powiem ci tak. Kupuję sobie ten alkohol izopropylowy. Mówię, no to pan tam w sklepie da 2 takie buteleczki, bo ja nie wiem, ile tego potrzeba, nie? Wchodzę na chatę. Stary od razu mi gonga wypieprzył na łeb. Pyta się, co to jest. Ja mówię, alkohol, i nie zdążyłem dokończyć. Jaki i do czego? I zanim zdążyłem powiedzieć pierwszą sylabę drugiego wyrazu, to patrzę, a on już doi drugą buteleczkę. Także nie mam. Pastę termoprzewodzącą akurat ma. Mam. Bo nie zawiera alkoholu i stary nie wywęszczył. Reklam! Nie taka zwykła. Wyjątkowy moment, a raczej potrzebny. Dlatego to wyciągnąłem znowu w dupę ze śmietnika. Pomoc. Potrzebna jest pomoc dla jednego z widzów. Widzowie, którzy przychodzą na streamie, na pewno go dobrze znają. No, może nie najlepiej się kojarzy zawsze, bo czasem pieprzał lewe akcje, ale jest w porządku, chłop. Chłop? Pokazywałem to na streamie, pokazywałem to w kilku miejscach, ale no jednak największy zasięg, jaki ja mam, jest na YouTubie. Niestety nie zostało dużo czasu tutaj, jeżeli chodzi o zbiórkę. Ale da się pomóc, wiadomo. Pieniądze nie dają szczęścia, ale mogą pomóc, jeżeli ktoś ich nie ma, to na pewno dają. Masz pieniądze, żeby spokojnie żyć w mieszkanku, to dają ci szczęście, po prostu ty w dupę nie wiesz, bo masz to mieszkanie i to siano. Także się uspokój, nie pieprz takich głupot pod tym filmem. Ale mam nadzieję, że jakkolwiek pomożemy. Pamiętajcie, że w sumie nawet nie musicie wpłacać, jeżeli nie macie, nie chcecie. Samo udostępnianie w sumie się liczy. Samo udostępnianie, bo gdzieś w tym łańcuszku udostępnień, który może zapoczątkujemy, ktoś w dupę miliarder się znajdzie i wpłaci całą kwotę i powie, masz, ja kiedyś nie miałem, teraz ty masz. No, mam nadzieję. Ale wiadomo, grosz do grosza i też się uda, też się uda. Mało czasu jest, bo chyba 1 dzień albo 2, także bardzo. Bardzo mało czasu. Widz, którego znam od dawna i który jest ze mną od początku, ma spore problemy. On mi się kojarzy z początkami moimi i smutno by było, gdyby nagle nie mógł przychodzić na te streamy, gdyby nie mógł się bawić, bo ma w dupę problemy takie z mieszkaniem. Także ten. Jak ktoś może pomóc, udostępniajcie to. Nie wiem, link w opisie i tyle. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, składnie, bo w dupę mam nadzieję, a rozumiecie pewnie, jak mnie oglądacie, to rozumiecie już w dupę każdy bełkot, nawet Menela byś w sumie rozumiesz. Ha! No, tyle. Pokażę wam w ogóle, tak naprawiłem wejście USB do klawiatury, musiałem z jednej klawiatury do drugiej przełożyć wejście USB, by zostało odgryzione przez psa. O, patrzcie. Kurde, Cyryl! Ja pierdzielę, no nie wiedziałeś, kiedy składać? Akurat dał, jak się klawiatura robiła main effect. Jeszcze raz, to nie mrugajcie. Kurde, urwałem coś? Szybko. Ale kozak, taka firma. Nie wiem, co za klawiatura. Nigdy nie miałem mechanicznej klawiatury, a sobie taką kupiłem. Ma jakieś tam... A, to jest kontrol.
Do połowy zjedzony, widzicie? No what focus! No, ale tak. Siema, jestem vlogerem. Siema, w ogóle do mnie na chatę przyszliśmy. Co tam? Vlogi z pokoju. Dobra, poczekajcie, pójdę po części. To wam pokażę część. Nie, Gida, nie idź tu. Tak mało tych rzeczy jest? Daj mi numer do tego Morele. Nie, dobra. A, obudowa! Masz rację. Totalny pog. Na start jedna ważna rzecz, czat. Zanim wam wszystkie rzeczy będę mówił. Po pierwsze, zobacz ile to u mnie leży, ty. Pa, jaki tu się kurz zebrał. Chłopie, 3 tygodnie czekania na kartę graficzną robi swoje. To jest w folii. Zafoliowane to jest. A na przykład, to nie jest w folii żadnej. To jest normalne? Tak? A, to dobrze. Już się bałem, że mnie oszukali. Taka karta. O. 2060. Ty, nie ma tu moich danych gdzieś? Nie ma chyba. Na tą kartę długo czekałem, bo to w sumie wszystkie części poza tą kartą przyszły już chyba 3 tygodnie temu, wydaje mi się. A, kaloryfera miałem dotknąć, ta. Kurde, pierwsze. Pozasłaniasz tylko. Kurde, co jest? Bo nie urwałem kaloryfera. Z tych, co ja kupowałem, bo to było 3 tygodnie temu, to była chyba najlepsza. Z Black Blue wybieraliśmy. Płyta główna, ta. To takie coś. Z takim tutaj, jak widziałeś kiedyś film Iron Man. Ale widać, że chłodzenie wodne. Wiesz czemu? Bo zobacz. Wszystko się odbija jak na tafli wody w górach. W jeziorku, nie? Ja pierdziele, zadbali o najmniejsze szczegóły. To jest zasilacz. Jakieś tam ma certyfikaty, czy tam ilu i wie co. Zara pewnie napiszesz tak. Ja pierdziele, I5 to miał mój dziadek, jak chodził do podstawówki. Ale to jest I5. Tu masz na dole. Totalny kozak. SSD. Jak to ja się nauczyłem na pamięć przedwczoraj na klopie, co siedziałem. A, wejście M.2, tak, Black Blue, racja. Nie wiem, czemu tego nawet w pudełku mi nie dali. To jest normalne? Czy mi pudełko w dupę ukradł chłop i podmienił? Nie wiem, ale to jest zwykły dysk, ten taki... HDD się mówi, nie? A, i tak ogólnie powiem, nie dostałem siana z żadnej z tych firm, także mogę ich wyzywać, jeżeli mi dali gówno, lub dawać łapkę, jak dali fajne. Także tak z grubsza. Obudowa to było Morele? Black Blue, ty będziesz mnie poprawiał. Chłodzenie to... poczekajcie. RAM, procesor, dysk i drugi to Morele. Karta graficzna Morele, płyta główna chyba Morele. Nie wiem skąd chłodzenie, zasilacz chyba Morele. Yerba mate Wojciech chce. A, chłodzenie z XCOMu, jedyne co przyszło na czas. Także Morele większość. Nie wiem czy... No zejdź! Kurde, bo leci szmata. A, nie widać. A, i są te wiatraczki w środku. Tutaj u góry są przyciski. Zawsze miałem z przodu. Ale chyba to jest taki nowoczesny komputer, wiecie? Dużo widać. Nie wiem co to w dupę jest, ale jest takie coś. To jest magnes, to sobie na lodówkę chyba wezmę potem. Klepto Rengar napisał, zamiast pasty termoprzewodzącej użyj spermy, cioto. Jeżeli ja jestem ciotą, no to podeślij mi swoje zdjęcia, najlepiej nagie. Będzie łatwiej wyprodukować. Dobra, otwieramy to. Wiecie co?
Dla ułatwienia, bo ja to tutaj będę i tak wykładał. Ty! W dupę, to nawet taśmą nie jest zaklejone, to jest normalne? Patrzcie to w ogóle. Co to w dupę jest? Co mi się stało z tym pudełkiem? Tu jest normalne. Jeszcze tego nawet nie otwierałem w dupę. Morele! Tu są jakieś w dupę kartki. Jeden kabel? Tylko tyle jest? Co to w dupę? Czemu jest jedna jakaś taka śrubka? Od czego ona jest? A, jest jeszcze jedna śrubka. Czyli są łącznie dwie śrubki. Kurde, szmato. Otwieraj się. Tak to wygląda. Tutaj jest jeszcze folijka, ale nie wiem. Śmierdzi chińskim plastikiem. Chyba to jest chińskie, nie wiem, Gigabyte, jaka to jest firma, ale ma chińskie napisy tu. Install processor first, then remove and keep the cover. Łapanie za kaloryfer, totalny pogrzeb. Ale schodzi, jak skóra. To jest fajne, co to jest? Ty, co to jest to coś? Mogę to dotknąć, czy będzie spięcie? Ty, jak ma być spięcie, jak prądu nie ma? A, to jest... Na grafikę to jest? Chyba tego nie złożę dzisiaj. Dobra, ja wiem, że wy mi pomożecie. Patrzcie, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Co to w dupę jest? Kiedy mam się łapać za kaloryfer? Ale elektryka prąd nie tyka. Dobra, wziąłem narzędzia, chyba się coś przyda z tego do skręcania komputera, nie? Na przykład to. Na pewno jest do czegoś potrzebne. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Dziękuję ci bardzo za dotację. Ty, co tam w dupę jest? Na co mi to? Ciekawe, czy da się zamówić bez tej spieprzonej naklejki, na przykład 50 zł taniej. Ciekawe, co się zjebie przy składaniu tego kompa. Tylko ja. Tak głośno i śmierdząco. Dziękuję ci bardzo. Kurde, wychodź. Da się coś w ramie uszkodzić? Taki jest ten ram. Black Blue dał na goli brodę 50 zł. Dawaj, dawaj. Składaj kompa i pokczamp. Ej, wydaje mi się, że idealne położenie, co? Wszystko widać. Pierwsze, szare i trzecie, tak? Ty mocno to tak... Jak to mocno zrobić, bo to się złamie zara. Poczekajcie. A, dobra, mam. Jak mocno go docisnąć? Już? Czy docisnąć? Z całej siły? Biorę się, bo już złamy to. Kurde, w dupę, coś pęknie. Już? Nie rusza się. Jest. Dobrze? Jest okej. Dobra. O, słyszałem, że to było takie... Nie wiedziałem, że RAM się tak mocno wciska. Ja miałem laptopa do tej pory i tam RAMu się nawet wyjąć nie da. Ale schodzi też jak skóra, nie? Dobra, na razie patrzcie to, jakie chłodzenie kozackie. Pa, jak się otwiera w ogóle, patrz to. Patrz to! Kozak, nie? Czujesz to? Ej, Black Blue! Dali nasączone alkoholem szmatki, tak? O, jednak dali alkohol. Dobra, można wyciskać do szklanki czy do kieliszki? Ej, patrzcie to! Oni dali tą pastę w zestawie. Pokczam w luj! Nic nie trzeba mieć. Weź przerzuć Black Blue do mnie na kanał. Ty, siema. 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 Dobra, czad, spokojnie. Co teraz mam zrobić? No jak chcesz, to teraz możesz procka wsadzić. Takie wielkie pudełko? Dla takiego małego itemka? Tak, włożone. Kości do ramu dobrze włożone. No dobrze, dobrze, odpowiadaj mi na pytania, to ty lepiej odpowiesz niż ja. Jak się w dupę wyjmuje ten zapieprzony procesor? No ten plastik musisz cały wyciągnąć. Poczekaj, bo ja muszę wepchnąć go tam, tak? Dobra, wyjąłem! W końcu. Dobra, pierwszy to ta na bombę i siema. Teraz pastę założyć? Ty, dobrze to założyłem? Bo nie wiem, wołam dychę. Jest okej. Okay. Tak sobie leży, nie? Nie rusza się jakoś. Dobra, i zamykasz, analogicznie jak otwierałeś. I czarna podstawka powinna sama odpaść. A jak nie odpadnie, to piny połamane. Nic się nie stanie? Dawaj, 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 dawaj. No dawaj, dawaj, mocny ruch, pewny. Pewny, w dupę, a co ja? W dupę kowalem jestem? To trzeba wszystko, powiesz. Jaki jubiler. Poczekaj.
Kurde, strzeliło coś. Kurde, to... strzeliło coś. Co strzeliło? To ta czarna podstawka wypięła się. Kurde, w dupę, przecież ja to połamę! Ja pierdziele, nie robię tego. Jadę ze sobą. To poczekaj, poczekaj, ty. Co? Pokaż procka, otwórz jeszcze raz tą podstawkę. Nie no, piny są okej, okay. Kurde, ty weź go wstaw jeszcze raz. No co popsułem, przestańcie pisać! Dotykałeś podstawki procka, nie? Co? Luj, dobra. Z całej bomby to napieprzam. Dobra, luj, patrz. Z całej epy. Luj, jak pęknie coś, to trudno, to stream na ale miesiąc. Ale czekaj, a trójkąt jest, okej? Okay? Co? W dupę, jak dźwignia w dupę w pociągu, zmieniam tor. Jezu. Spadło to czarne. Dobrze, jest okej, okay, jest okej. Okay. I blokuj, blokuj, blokuj. Kurde, szmatę! Jak Maciek Frydek. Brawo, zamontowałeś procesor. Pokczam, co teraz? Ale wydaje mi się, że w policji to mają spokój. Tam nawet za ręce tak mocno nie trzeba łapać. W sumie jak na policji złamią rękę, to trudno. A tutaj jak złamę coś piny, to już... To jest dopiero problem. Powiem ci tak, no czat pisze, że jakiś jeden krzywy pin był. Dobra, tam ale jeden. Nie wiem, czy to bait, powiem czy ci tak, jeden to prosty na czacie jest, a reszta krzywych, dlatego wszędzie krzywych widzą. Pokażę, jak to ogólnie już wygląda. Założyłem to. To. I chyba tylko te dwie rzeczy dopiero. To? Chodzi. Lewy dolny to jest to, tak? No, czy to jest wygięte, no, chłopie? Tym, no. Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Panowie, którzy piszą, że to jest wygięte, idź w dupę w lustro, wyszczerz zęby i może wtedy zobaczysz, co to jest naprawdę wygięte, koleżko. Ja pieprzę w dupę, no chłopie. No teraz mnie straszą w dupę, że jest popsuty. Nie, no mam nadzieję, że nie. Ale jakby się coś stało, to na gwarancję, nie? Od razu. No procka na gwarancję, ale płytę głową to już gorzej. Co? A czemu? No bo masz piny pogięte. A to jest, uszkodzenie mechaniczne. A to powiem, że kurier zrobił. Dobra, otwieram to gówno. Porównaniu do ręki. A widzicie rękę, ale jak palec. Mniejsze nawet niż palec. Oby było wszystko dobrze. Mocno? Tam gdzie masz miejsce na śrubę, tam przykręcasz. Ja pierdzielę, bo to już najmocniej wchodzi, się boję. Spoko, on tak odstaje. Ja pierdzielę, strzeliło jak to włożyłem. Ale no jest git. Nieźle. Pamiętaj, z delikatnym oporem, nie za mocno. A, z delikatnym, a tu widzę już pękło. No jak mogłem czat popsuć dysk? Przecież ja nawet go nie przykręciłem. Jezu, nie mogę czytać tego czatu. To jest dystans właśnie do dysku. Zrobimy tak, że zrobimy, wiesz, tak jak wcześniej. Ten dystans wkręcasz pod dysk. Co? A to włożyć pod dysk, tak? Ta. A no właśnie tak myślałem, wiesz, ta. Czat do ryżu włóż. Dobra, czatek, napiszecie to, wkładam do ryżu, tylko musicie, wiecie. Dobra, założona szmata. Prosta sprawa to składanie komputerów, a oni za to pieniądze biorą, ty złodzieje. Też byś widział. No ja też. Ile dałeś za śrubokręt? A to opowiem wam szybko historię śrubokręta. Wprowadzałem się pierwszy raz w życiu do mieszkania i mówię sobie, przydałby się śrubokręt w mieszkaniu. Wiecie co? To było w poprzednim mieszkaniu. I on był już w tym mieszkaniu, w szufladzie sobie leżał. No to go zabrałem do następnego mieszkania. No, także już. Cebula bardzo. Papier też zabierałem, nie bójcie. Musisz znaleźć ten. Dobra, montuj obudowę, znaczy płytę główną w obudowie. Pozamiatałaś podłogę, czy nie? Nie, jest dobrze podłoga. Myłem też wczoraj. To git. To ja zaraz wracam, czekajcie. Z miotką. Co jest? Nie, bo wiesz, obowiązki domowe. Miałeś przed streamem zrobić. Dobry stream ze składania kompa. I tak nie... Kozek totalny, ktoś napisał. Co tam? Kozek. Tak jak u tego Lipton TV. Dobra, płytę główną przykręcasz na kołkach i pójdzie na śrubach. Widać? Widać! Widać, spoko jest. Tutaj, tak? Dokładnie w te. Ale to są żółte kołki już wkręcone. Co ja mam tu wkręcać? No ten kołek masz jeszcze wkręcić. Ja wkręcam na razie kołki w puste otwory. Nie w puste, w te. Kołki w to wkręcać? Kołek wkręcać w kołek? O to ci w dupę chodzi? Ty, poczekaj, bo nie rozumiem. Poczekaj, nie, w te dziury na pewno nie.
No ale w kołki wkręcaj, co to w dupę? Wampir ma dwa życia? Wampira. Wladimir nafidowany. Odwrotnie, jak. Procesor nad dziurą, tak? Procesor tak. Nad dziurą. Ale ten wiatraczek mi tu szmata przeszkadza. No czad, w dupę, to jest ciężka sprawa, wy się śmiejcie non stop. Jak chcesz, to możesz wiatraczek odkręcić. No tak. Nie, backplate masz już w płycie głównej. Ale nie chodzi mu o backplate, tylko o zaślepki. O, kurde, nas spadło to, ja pierdzielę, nic się nie stało Prockowi? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Co blachę? Dobra, nie słuchaj ich. Dziękuję ci, Advent, za dotację. Blachę później przykręcisz. Ale chodzi o to, na to chłodzenie? A. Ale on tylko pasuje jedną stroną. No tak, ja próbowałem obydwoma, każdej strony. Nie chcę szmata wejść, chyba że ja coś źle robię po prostu i za lekko to dotykam, nie wiem. O! Czarny zawsze dobry! Wlazł! Dobrze. O, dokładnie tak. A, dobra, kumam. I to się od góry, montuje... od góry musisz przykręcić śrubami. A, dobra, to przewrócę w ogóle ten, do góry nogami. Ale kozak! Kurde, telefon mi spadnie. To są te. Walę na bombę. W ogóle a ty masz muszę... jakiś tam alkohol do tłuszczenia powierzchni? No przecież dodali te chusteczki nasączone. A no ta, racja. Także coraz lepiej. Podróż. Artystyczny stream. Albo autystyczny. Dalsza relacja z mojego pokojowego bloga. O, tu komputer. Vlog. Ale przystojnie. Przy okazji, jak już tak rozmawiamy prywatnie, kupiłem sobie takie, o, że se łapiesz, jak coś skleisz, pyk, nie? Albo kogoś za nos i nie żyje wtedy. Nie wiem, że... Pół księżyca musisz przymontować do pompy. Te, tak? Chłodzenia. Tak, i te większe. Ja pierdzielę, to tu nie wejdzie. Musiałaby bardziej w lewo pójść. Ja no jak nie wejdzie? Te? No tej, tu nie wejdzie, to w dupę. To w dupę. I co teraz? No i chyba po to były te kołki, o których mówiłem. No to musisz obudowę odkręcić. Albo nie, czekaj. Nie, no musisz płytę głównie. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. No ale moja wina, że mam takich pomocników, a nie innych. Chodź tu, Adwenta tego zbanuję już. Dosyć z nimi. Napomagali się. No, my bad. Dobra, trudno. No to chwila jest w sumie. Najmniejszy problem. Dobrze, że teraz to zobaczyliśmy, a nie potem. Ostrożnie, nie poruszy tam z tyłu. Kurde, no co to nie łapie jakoś? Panikuję w dupę na wszystko, co tu widzę. Dobra, wkręcam to. Teraz to rusztowanie ja można? Ja dzielę, ty. Co? Nie pij Black Blue dzisiaj może, ja? Będziesz musiał nową płytę główną odkręcić. Co? Czemu? Bo wiatraki na chłodzenie trzeba zamontować. Ja pierdzielę, ty. Wypadły mi z głowy one. Co w dupę mam zrobić jeszcze raz? Zanim ci dam w dupę bana na tym streamie? Ja pierdzielę, kończę tego streama. Ale po co to rozkręcę? Były te długie śruby? Widzicie 1% z tego wszystkiego, co jest dobre. Wiatraki mają być od dołu. Ale którą stroną? Napisem do ciebie. Tym napisem do mnie? Czyli tym napisem na zewnątrz? Nie, odwrotnie, teraz odwrotnie. Czyli napis ma być na radiator. A to ma być na zewnątrz, brak tak, napisu. Tak, teraz ma być, brak napisu ma być na zewnątrz. Żeby wyciągały. No wydał na goli brodę 5 zł, szybko ci nie daje, bo staremu konto na mybsc zajeba MD. Co Master Square pisał? Że najpierw wchodzenie na procesor. Czyli smarujemy go? Tak, smarujemy. To jest to coś alkoholowe? To na pewno jest to, co ja pokazuję teraz, weź zobacz. To może być do wchłaniania wilgoci. No właśnie, też mi się tak wydaje. Super absurd. No tak, to jest do wchłaniania wilgoci. Luj to, bez alkoholu, trudno, na trzeźwo. O, idealnie. W dupę Matrix. Kończę. Sparta odtluść perfumami woda po goleniu albo zmywacze do paznokci. A jak nie masz, to niech pies polajs.
Nie, pieprzyć w dupę to odtuszczanie, pa, ja to palcem mogę odtuścić chyba, nie? Jak pies to niech poliże, co ty pieprzysz, to jakieś głupoty chyba. Ty, ale on się zakurzył, ten procesor trochę. Dobra, walę tego X-a. Dobra, połóż i nie rozmarywuj tylko. Co? Mówiłeś, że... Kurde, co to się tak ciągnie. Dobra, kładź, 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 kładź. No nie, ja to... Jak nie rozsmarowywuj? Ale nie, ja to rozsmaruję. Czemu mam nie rozsmarować? Rozsmaruję się pod naciskiem chłodzenia. No, ale luj, ja wolę sam. Ty, ja napieprzyłem tej pasty w dupę, jakbym miał spaghetti do tego brać, kluchy. No w sumie to jak krzyż wygląda. No tak, bo to jest chrześcijański serwer Minecrafta. O! Kurde, zobacz! Ty, chyba za dużo. Zobacz, jest grube. No, delikatnie można powiedzieć, że trochę za dużo. Ja rozsmaruję i luj. I czat mnie wyzywa, a ja to i tak zrobię sam. Kurde. Podkład. Black Blue, już nie trzeba przedłużać. No dobra, czat, ale patrzcie, ja to naprawię. I to się palcem chyba rozsmarowuje. Dobra, luj, paluchem jedziemy. No mógłbyś go wyczyć i jeszcze raz tego X'a ja zrobić, chyba, ja chyba idę go pod kran umyć gąbką. Ty nie, jaki X, chłopie, pa, już dobrze jest. Kurde, to jest gówno, nie pasta, zapieprzone gówno dali do tego. To co, X'a robić? No ale... X'a tylko mniejszego, nie? Ale mniejszego czy cieńszego? Cieńszego, o. Lola. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, no, prawie ładnie. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Chyba nice, chłopie, nie? Umyj to skarb. Alkoholem, zrób X połowę jak wcześniej i tyle. Nie, no dobrze. Możesz ten rozmowarki X. Posłuchajcie mnie w dupę. Kręcimy vloga. Wszystko jest gitara, panowie. Wszystko nie, no jest X jest ładny, naprawdę, kozak. Pokażę wam tego X'a z bliska, bo chyba nie umiecie skarbu znaleźć. Ale X-ik. Pa. Gdzie to jest? Wiatraki też posmarować? Zaraz będą smarowane. To miało być tak. O kurde, tylko moje czoło widzieć. I teraz tymi gównami złapać. Tymi srebrnymi teraz łapiesz. Ja mam nadzieję, że to naprawdę... Ty, bo jak cokolwiek będzie nie działać w tym, to ja nawet nie będę miał pojęcia, co może nie działać. Tak w dupę... Tu jest dużo rzeczy, które mogło się coś spieprzyć po drodze. Wszystkie wtyczki on ma mieć użyte? Nie, nie wtyczkę, to jest po prostu modularne. Ile tych ma kabli mieć? W dupę, to jest milion chyba. Zlituj się, ale ja nawet nie mam pojęcia, no chłopie, widzę coś takiego. I co sobie mam pomyśleć? Nie mam pojęcia, no chłopie, no co to mam 70 kabli wpieprzyć? To tak ma być. No to włożę jeszcze jeden SATA, co mówiłeś. I siema. No zasilacz przykręcaj. Ale ja go muszę włożyć, tak? One tak sobie wiszą, później się przeciągnie, nie? A, zasilasz bokiem. Odwrotnie, do góry nogami. Wchodzi bokiem. Wiatrak od dołu ma być. Zacki. Żeby prąd nie przypieprzył w komputer. PC i dołem? Tak, PC i dołem, bo to jest do grafiki. Ja to położę na boku. Światło będzie tu wpadać, będzie łatwiej to chyba jakby wszystko dobrać. HD Audi. Właśnie tam, co ty się wyginasz? Jezu, jeden mniej, Boże! Następny. Ten... Albo weź, otwórz instrukcję obsługi. Ty w ogóle to jest moja płyta gówno? Czemu zupełnie inną? Tu jest każda część opisana w dupę. Czemu to jest czarno-białe, jak na płycie jest kolorowe? Dla kogo to jest robione? Dla głupich ludzi. Co kolorów nie widzą? Nie. Speedrun. Kurde jest, dawaj mi kable wszystkie, złodzieju. Co tu się dzieje? A ty masz powera na obudowie? Leda? No jest u góry power. Ale LED. Tyle? Jak nie ma diody, to nie musisz to podłączać. Po co go w instrukcji dają? Dobra. O Jezus Maria. Co teraz? Wszystko chyba. Teraz karta. Dobra, kartę na bombę, rozpakujmy szmatę. Zobaczmy to. W końcu coś ładnego w tym komputerze. Pora jest przy mojej ręce taka. Jak coś, to możesz odpalić kompa bez karty. Jak coś się spali, to przynajmniej karta ocaleje. A co ma się spalić niby? Kurde, co jest z tą kartą? Zła jest chyba. O!
Bum! Szmatę. Ty, teraz musiałem zapisać. Chyba słyszałem klik. Ale już mam doświadczenie w ogóle. Nie ta. Jak nie? No! Luj z dyskiem. Nie no, dobra. Jeszcze dysk. Ale kozacki dysk. Uff! Jezu, ile pieprzenia przy tym było. Tyle godzin to robiliśmy, ale się udało. Kurde, szmaty zapieprzone. Co uciekasz mi stąd? Jezu, chyba wszystko. Teraz ci to działa. Ty a wiatraki podpiąłeś? Aż mnie zburduj. Na obudowie. Co? Jeszcze coś trzeba zrobić? No z tyłu masz. Co? No co z tyłu? Właśnie. Mogę to na to? Tak. A jest dobrze. Ty dobrze robię? No tak, to raczej nie powinno wyglądać, ale... Tupę, bo ja zaraz coś uszkodzę na sam koniec. Zastanawiam, jakim cytrem... No, Kaziu, NZX ładny. Kurde, w dupę. Pierwszy upadek zaliczony, pierwszego dnia. Pokrzem totalny. Może karta się nie wyłamała ze slotu. Zobaczymy. Jak chodzi, to chodzi. Ale ogólnie pokrzem. Udało się. Ty, on się jakoś tam w środku... Będzie to wyglądało jakoś w środku, jak to podłączę? Ty, palą się diody. Ale kozak. Chyba, że to w dupę iskry. Gigabajt. Ty, to dobrze czy źle? Gigabajt się tak śmieci jak śmieć? Nawet jak jest wyłącz... Źle? Dobra, hajda. Ty, co się stało? Ech, może przycisk źle podłączyłeś. Odpalimy w dupę bez kluczyków z kabla. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął, czy w dżungli, czy gdzieś indziej, czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, zabija, bez litości wszak, on zabijał łypę.